Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj czas na piątkę najbogatszych dzieci na świecie. Dawajcie łapeczki w górę, jeżeli takie odcinki Wam się podobają i zaczynamy. Na miejscu piątym znajduje się Vivian Jolie Pitt. I jak już na pewno po nazwisku sami się domyśliliście, jest to jedno z najsławniejszych dzieci gwiazd. A konkretnie jest to młodsza córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, która niedługo skończy 13 lat. Podobnie zresztą jak jej starszy brat John, szybko znalazła się w centrum uwagi mediów. Z biegiem lat zaczyna nawet przypominać kopię swojego ojca. Ale nie dajcie się zmylić, bo nastolatka ma już na koncie rolę w dużej produkcji Disneya. Także wcale nie próżnuje. Vivian Jolie Pitt to drugie biologiczne dziecko Angeliny i Brada Pitta. Jedna z najpopularniejszych par gwiazd powitała na świecie córkę i jej brata bliźniaka Noxa Leona 12 lipca 2008 roku w Nicei. I chociaż aktorzy oficjalnie nie byli jeszcze małżeństwem, media bez przerwy rozpisywały się na temat ich związku. Od samego początku było wiadomo, że każde z dzieci Angeliny i Brada będzie miało zupełnie inne życie w porównaniu do rówieśników. Zaraz po Wielkim Dniu, czyli po narodzeniu bliźniaków, właściwie zaczęły one już zarabiać swoje pieniądze. Bo, jak się okazało, prawa do pierwszych zdjęć niemowląt kupiły magazyny People oraz Hello. Firmy zapłaciły za nie łącznie 14 milionów dolarów, tym samym sprawiając, że były to najdroższe fotografie dzieci gwiazd w historii. Pieniądze para aktorów przekazała jednak na cele charytatywne, w tym na własną fundację. I chociaż Vivian miała sesję fotograficzną już jako kilkudniowe niemowlę, później rodzice dokładali wszelkich starań, by wychować nowonarodzone dzieci z dala od show biznesu i paparazzi. Wiele dzieci marzy o starcie, jaki miała córka Angeliny Jolie. A dlaczego? Bo miała już ona okazję zadebiutować na dużym ekranie. Dziewczynka zagrała w wielkiej produkcji Disneya Czarownica. Miała wówczas zaledwie niespełna 6 lat i wystąpiła w filmie wraz ze swoją mamą. Córka aktorskiej pary wcieliła się w rolę małej księżniczki, Aurory. Co ciekawe, już wtedy zarabiała 3000 dolarów tygodniowo. W tej chwili jej majątek jest wyceniany na około 850 milionów złotych. No nic dziwnego, w końcu zaczęła zarabiać praktycznie od samych narodzin, zresztą tak samo jak jej brat. Okej, a kto w takim razie jest na miejscu czwartym? Tutaj znajduje się Suri Cruz. Długo już mogliście pewnie o niej nie słyszeć, bo jednak zdecydowanie więcej emocji budziła, jak była jeszcze znacznie młodszym dzieckiem, teraz też już podrosła, ale jak sami widzicie, jej majątek jest wyceniany praktycznie równie wysoko. A dokładnie, majątek dziewczynki jest wyceniany na około 2,5 miliarda złotych. Dlaczego? No wiadomo, wszystko to ze sprawą jej sławnych rodziców, czyli Katie Holmes i Toma Cruise'a. A dodatkowo dziewczynka już od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością na Instagramie. Tata Suri, czyli Tom Cruise, gorliwy scjentolog, nakazał wychowywać dziewczynkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w sekcie. Oznaczało to m.in. brak kontaktów z rówieśnikami, zakaz mówienia jej nie i traktowania jej, już w momencie jak była małym dzieckiem, jak dorosłą, świadomą osobę. I właśnie dzięki temu Suri już zdobyła taki rozgłos na samym początku. No bo na efekty tego nie trzeba było długo czekać. Suri właściwie nie zakładała ubrań z sieciówek. Już jako bardzo małe dziecko chodziła tylko i wyłącznie w ubraniach z linii znanych projektantów, które kosztowały majątek. Ale zresztą to nie koniec, bo już w wieku 3 czy 4 lat piła razem ze swoją mamą kawę, podczas zakupów wychodząc oczywiście ze Starbucksa, no bo jakże by inaczej. No ale to nie koniec, bo podczas wizyt w luksusowych butikach Suri na oczach pracowników niszczyła pantofelki, które były warte nawet kilka tysięcy euro. No i wiadomo, musiała też mieć jakieś swoje kieszonkowe. No nie były to drobne sumy, bo wiadomo, musiała przecież mieć swoje wydatki, takie jak na przykład nowe torby z najnowszych kolekcji, również prosto od projektantów. I nie były to torby dla dzieci, tylko z takich standardowych, regularnych kolekcji od projektantów. Ciekawostką jest, że jej imię po hebrajsku oznacza księżniczka. I w sumie chyba bardzo to do niej pasuje. Przynajmniej za tych najmłodszych lat. Dopiero w momencie, gdy Suri skończyła 6 lat, to całkowitą opiekę nad nią przejęła Katie Holmes. I tym sposobem po kilku latach, po małej i wystraszonej dziewczynce, która tuliła się do ojca, by uniknąć obiektywów aparatów, nie ma już śladu. Suri Cruz obchodziła ostatnio 15 urodziny, o których oczywiście pamiętała mama, która zostawiła u niej na Instagramie specjalny post. Teraz nastolatka zdecydowanie nie wzbudza już tylu kontrowersji,
i raczej trzyma się na uboczu od show biznesu. Na miejscu trzecim znajduje się Blue Ivy Carter, której majątek wyceniany jest na 4 miliardy złotych. Dziewczynka znalazła się na liście dzięki rodzicom, którymi są Beyoncé i Jay-Z. Pewnie domyślacie się, skąd takie zarobki u tak młodych dzieci? Jak to się dzieje? Jasne, po pierwsze, na pewno do tego czasu zdążyły już zgromadzić sporą kolekcję naprawdę wiele wartych prezentów, które dostawały czy na urodziny, czy na jakieś specjalne okazje. W tym wypadku, oprócz prezentów, może być to również połączenie jej zarobków z występów w piosenkach z rodzicami. Jeśli chodzi o prezenty, no to na przykład Blue Ivy na swoje pierwsze urodziny otrzymała lalkę Barbie, ubraną w prawdziwe diamenty za 80 tysięcy dolarów, a jej impreza urodzinowa kosztowała 200 tysięcy dolarów. Także chyba sami rozumiecie już, skąd biorą się te sumy. Do tego dochodzą ekskluzywne ubrania, ręcznie robione nakrycia głowy, no i oczywiście masa sesji promocyjnych, udziału w reklamach, czy tak jak właśnie w przypadku Blue Ivy, przede wszystkim to, że towarzyszy swoim rodzicom podczas nagrywania piosenek. A jej rodzice, wiadomo, są dość potężni i bogaci, a ich łączna wartość netto wynosi ponad miliard dolarów. To oczywiście jest porównywalne z wartością netto na przykład Kylie Jenner, ponieważ guru piękna stała się jednym z najmłodszych miliarderów samodzielnych Forbesa. Na drugim miejscu natomiast znajduje się Phoebe Gates, która jest wyceniana tak na mniej więcej 4,5 miliarda złotych. Na pewno nazwisko brzmi dla Was znajomo, a to dlatego, że jest ona córką założyciela korporacji Microsoft, czyli Billa Gatesa. Phoebe urodziła się w 2002 roku na przedmieściach Seattle w stanie Waszyngton. Jest trzecim i najmłodszym dzieckiem Billa i Melindy Gatesów. Niegdyś była początkującą baletnicą, kształciła się też w profesjonalnej szkole dziecięcej w Nowym Jorku, a także w prestiżowej Juilliard School. I mimo, że ojciec Phoebe, pewnie i jest multimiliarderem, ale ona i jej rodzeństwo prawie nie byli rozpieszczani. Między innymi mieli zakaz posiadania smartfonów do 14 roku życia. Na początku się skarżyli, że oczywiście inne dzieci dostawały je szybciej, no ale później zdaje się, że chyba docenili to, że mają trochę więcej czasu dla siebie, a nie spędzają go głównie na tym, by scrollować social media. A kto znajduje się na miejscu pierwszym, to oczywiście mały książę George, którego wartość majątku jest wyceniona na ponad 4,5 miliarda złotych. Książę George jest najstarszym dzieckiem Kate, czyli księżnej Cambridge i oczywiście księcia Williama. A mimo, że ma zaledwie, no prawie 8 lat, młody książę jest już wart miliardy funtów. Jego wartość netto no nie jest obliczana na podstawie ilości pieniędzy, które obecnie posiada, jak ma to miejsce w przypadku innych członków rodziny królewskiej. No a wiadomo, że na liście znalazł się właśnie przez to, że do tej rodziny królewskiej należy. Póki co nie ma on jeszcze własnych dochodów i nie odziedziczył jeszcze żadnego majątku po członkostwie w rodzinie królewskiej. Wartość netto najstarszego dziecka z Cambridge jest wynikiem globalnego wpływu, jaki George ma i będzie wywierał na gospodarkę, szczególnie jeśli chodzi o modę. Od swoich narodzin w 2013 roku on i jego rodzeństwo zdobyli reputację ikony królewskiego stylu. Nazywano to też efektem księcia George'a, bo rodzice na całym świecie próbowali naśladować jego styl. I mimo, że ma dopiero 7 lat, to w ciągu jego życia wiele strojów, które nosił, stało się hitami wśród publiczności. Podobny efekt można też zauważyć u młodszej siostry księcia, czyli u 5-letniej księżniczki Charlotte, która również inspiruje trendy w modzie dziecięcej na całym świecie. To już koniec dzisiejszej listy. Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, czy spodziewaliście się w ogóle takich osób tutaj na liście, czy może myśleliście, że pojawi się ktoś inny? Zostawiajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!